historia naszego klubu, to jest historia stuletniego klubu. Oczywiście ten klub w różnych okresach czasu był znany pod różnymi nazwami. W 1923 był to Bielski Klub Sportowy. Potem w zależności od tego, pod jakie skrzydła klub przechodził, zazwyczaj wojskowe, ta nazwa się zmieniała, a pierwszy raz nazwa Tur została użyta w 1957 roku, jednakże z zaznaczeniem, że protoplaści byli już w okresie międzywojennym. A dzisiaj spotykamy się przy okazji właśnie tego, że 1923 rok to historycznie potwierdzony rok, w którym wiemy, że klub działał. Ten styczeń jest datą symboliczną, dlatego że wraz z nadejściem nowego roku my chcemy rozpocząć obchody jubileuszu. Mamy ogromną nadzieję, że ten rok jubileuszu, rok stulecia nie będzie się ograniczał w naszym przypadku do jednego głównego wydarzenia, którym byłby mecz z drużyną z wyższego poziomu. Chcemy podzielić te obchody na kilka różnych wydarzeń, które będą gromadziły społeczeństwo, które będą uczyły o Turze, a też przekazywały wiedzę następnym pokoleniu, zostaną zachowane na lata. Wspólnie z zarządem postanowiliśmy użyć okręgu. Dlaczego? Okręg w pewien sposób symbolizuje zamknięty cykl. Koło, które zatoczył czas, tak? Czyli pełen okres 100 lat. A jednocześnie nowy cykl, czyli to drugie rozpoczynające się stulecie, w którym miejmy nadzieję klub będzie świętował 101, 102, urodziny i tak dalej. Czarny był jednym z pierwszych kolorów, które ubierał Tur. Dlatego też zdecydowaliśmy się połączyć te dwa odcienie, które w ogólnym rozrachunku dały całkiem estetyczną formę. No, najważniejszą szpilą całego programu będzie oczywiście mecz. Na razie nie chcę zdradzać nazwy drużyny. To będzie główny punkt programu, ale będzie oczywiście wystawa w muzeum. Będzie bieg połączony z biegiem Turek, cyklicznym biegiem na dystansie 1923 metrów. I będzie chyba przygotowywana książka, a raczej na pewno.